Football Academy to sieć szkółek piłkarskich, chociaż w tym momencie można powiedzieć, że jest to coś o wiele więcej niż sieć szkółek piłkarskich dla dzieci w wieku 4-12 lat. Football Academy to w chwili obecnej marka gwarantująca rozwój piłkarza od 4 roku życia praktycznie do seniora. Nie ma dla nas znaczenia poziom umiejętności małego, aspirującego piłkarza. Istotne dla nas jest to, żeby chciał dać nam szansę pokazać mu, jak wspaniały może być świat piłki nożnej. Największą chlubą i chwałą jest oczywiście sieć szkółek piłkarskich powstała w Polsce, bo jest to blisko 120 oddziałów na terenie całego kraju. Niemniej jednak od zeszłego roku rozwinęliśmy projekt Football Academy UK, który w chwili obecnej posiada już ponad 25 oddziałów w Wielkiej Brytanii. Jest to projekt skierowany dla angielskiej Polonii. W planach oczywiście rozwoju są kolejne państwa Europy, w których Polonia jest aktywna, więc można powiedzieć, że jesteśmy praktycznie na przestrzeni całej Europy z dwoma silnymi bastionami w Polsce i Wielkiej Brytanii. Misja Football Academy to przede wszystkim nauczanie dzieci piłki nożnej w duchu zasad fair play oraz takiego zdrowego wychowania. My wierzymy, że dziecięca piłka nożna powinna być zabawą, powinna być przygodą dla małego piłkarza. Nie jest istotne, czy na samym początku jego piłkarskiej, nazwijmy to w cudzysłowie, kariery, zostanie on piłkarzem. Nie musimy identyfikować jego talentu. Istotne dla nas jest to, żeby dziecko zakochało się w piłce nożnej. Naszą misją jest to, żeby tą miłość rozbudzić w małym piłkarzu. Kolejno, kiedy miłość jest rozbudzona, kiedy Liga Mistrzów staje się niemal obowiązkiem oglądania, kiedy ta pasja piłkarska jest rozbudzona, wtedy dziecko zaczyna rozwijać się w futbolu, ponieważ cały jego umysł owładnięty jest tylko jednym, czyli piłką nożną. I naszą misją na drugim stopniu jego rozwoju jest to, żeby zrobić z niego jak najlepszego piłkarza. Czy to piłkarza amatora, czy piłkarza zawodowego, to czas pokaże. Dajemy obydwie możliwości dzięki naszemu systemu szkolenia i rozwoju młodego zawodnika. Struktura organizacyjna Fundacji Football Academy Club jest bardzo rozbudowana. Centrale w Polsce tworzy biuro centralne w Opolu, w którym pracuje 12 osób sterujące całym projektem na terenie Polski. Podobne biuro o nieco mniejszym zasięgu posiadamy w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie 4 osoby koordynują szkółki angielskie. Nad całym tym projektem i nad całym biurem czuwa zarząd Fundacji Football Academy Group z moją skromną osobą na czele oraz z wieloma menadżerami, którzy pomagają koordynować ten projekt na szczeblu centralnym. Kolejno do centrali można powiedzieć, że przyklejone są oddziały Football Academy, które podlegają bezpośrednio centrali. Te 120 ośrodków w Polsce, każdy z nich posiada swojego menadżera, który jest bezpośrednio odpowiedzialny przed centralą Football Academy. A on z kolei, ten menadżer, zatrudnia trenerów i organizuje pracę szkółki na szczeblu lokalnym. To samo dzieje się dokładnie w Wielkiej Brytanii.